Mistrzostwo Polski dla Polkowiczanek. Koszykarki BC Polkowice pokonały w Lublinie Pszczółkę Polski Cukier AZS UMCS 80-73 w trzecim meczu wielkiego finału Ekstraklasy Koszykarek i wygrały walkę o Mistrzostwo Polski. To czwarty triumf Polkowiczanek w najwyższej klasie rozgrywek. Mistrzynie ze sztabem szkoleniowym spotkały się z fanami w szkole podstawowej numer 2. Polkowiczanki zdobyły złoty medal, wygrywając w finale wszystkie z 9 rozegranych meczów. Jesteśmy wszyscy ambitni, wszyscy chcemy wygrywać i w zeszłym roku nam się to nie udało, mimo że walczyliśmy do końca, ale mistrzostwo padło łupem Gdyni. W tym roku nam się to udało, myślę, że w przekonywujący sposób pokonaliśmy zespół z Lublina i dzisiaj czemu miałbym się smucić? Kibice gratulowali koszykarkom, mogli zdobyć upragnione autografy i robić sobie zdjęcia. Emocjonalny, bardzo taki... z różnymi wahaniami różnych emocji. To w sumie jedno i to samo tak praktycznie. I bardzo waleczny. Jakby ktoś taki scenariusz przedstawił, to pomyślałbym sobie, że jest lekko skrajzowany. Mimo tego, że obstawialiśmy, muszę powiedzieć szczerze, że obstawialiśmy pudło, ale że zdobędziemy pełną koronę, to wiadomo, to jesteśmy pokorni i znamy swoje miejsce w szeregu, ale nie, takiego wyniku to byśmy nie obstawili. Pracujemy od miesiąca nad przyszłym sezonem, więc myślimy bardzo intensywnie o tym, żeby ten zespół już mieć w jakiejś tam kształcie zbudowany, więc pracujemy nad tym. Mamy kontrakty z zeszłego roku jeszcze aktywne, więc tutaj nie jest tajemnicą, że Weronika Gajda i Ola Ziemborska mają aktywne kontrakty, trenerzy też mają jeszcze kontrakty ważne, więc pracujemy jeszcze nad następnymi, także myślę, że do końca czerwca powinniśmy mieć kor taki zbudowany. W spotkaniu kibiców z zespołem uczestniczył burmistrz Polkowic Łukasz Puźniecki. Serce Zagłębia Miedziowego bije dziś w kolorze złotym i ten kolor jest dla nas oznaką zwycięstwa, ale również dumy z tego, co dokonały zawodniczki Basket Club Polkowice w tym sezonie. To jest ogromna zasługa zawodniczek, to przede wszystkim ogromna zasługa sztabu trenerskiego, ale zawsze tym zawodnikiem dodatkowym, który wspierał na parkiecie nasze dziewczyny, byli kibice. Ja chciałem bardzo serdecznie wszystkim kibicom za to z całego serca podziękować. Uczelnia Jana Wyżykowskiego chce otworzyć studia magisterskie o kierunku geologia i górnictwo. Wniosek w tej sprawie już został złożony do ministerstwa. Chcemy, żeby nasi absolwenci, wychodząc z uczelni, posiadali nie tylko tytuł inżyniera, ale stopień magistra inżyniera. W chwili obecnej wniosek przeszedł kontrolę formalną w ministerstwie i został skierowany do oceny merytorycznej do Polskiej Komisji Akredytacyjnej. UJW kształci na kierunkach inżynierskich, licencjackich oraz magisterskich. Proponuje także bogatą ofertę studiów podyplomowych. Studenci mogą wybierać spośród takich kierunków jak górnictwo i geologia, zarządzanie czy logistyka. UJW jest jedyną uczelnią samorządową w kraju. Posiadamy umowę o kształcenie dualne z Polską Miedzią. Wniosek został przygotowany przez zespół pracowników zarówno uczelni, jak i Polskiej Miedzi. Uzyskał akceptację obu podmiotów. Został pozytywnie oceniony przez prezesa Wyższego Urzędu Górniczego i jako wspólny projekt został skierowany do ministerstwa. W chwili obecnej Polska Komisja Akredytacyjna ma 2 miesiące na sporządzenie opinii. Jeżeli te terminy zostaną dotrzymane, w miesiącu czerwcu powinniśmy poznać decyzję ministra. Jeśli uczelnia otrzyma zgodę, a wszystko na to wskazuje, od października mogłaby ruszyć z nowym kierunkiem i zaczęłaby kształcić magistrów inżynierów na kierunku górnictwo i geologia. Placyki rekreacyjne, parkingi rowerowe, ławki i zieleń. Wkrótce ulica Wołodyjowskiego w Polkowicach zmieni swoje oblicze. Inwestycja będzie gotowa po majówce. Ta przestrzeń od dawna wymagała zagospodarowania. Bardzo się cieszę, że w końcu ta część osiedla doczekała się zagospodarowania właśnie tych terenów zielonych, ogródków przy blokach i obszarów między blokami. To bardzo potrzebna inwestycja, ona przyczyni się do uporządkowania tego terenu, do tego, żeby był on o wiele przyjaźniejszy, o wiele
wiele ładniejszy i w tym kierunku idziemy, aby właśnie Polkowice w taki sposób się zmieniały. Jest to na mój wniosek ujęty w budżecie. Mieszkańcy czekali wiele lat na tą inwestycję i na pewno będą zadowoleni. Tutaj, jak wspomniał burmistrz Polkowic, pan Łukasz Buźniecki, powstaną placyki rekreacyjne, ciągi piesze, a także duża ilość nasadzeń roślin. Placyki rekreacyjne, parkingi rowerowe, ławki i mnóstwo zieleni po Majówce, tak właśnie wyglądać będą przestrzenie międzyblokowe. To jest jedno z sześciu zadań, które gmina realizuje z dofinansowaniem. Umowa została podpisana w połowie marca. Zakończenie to jest 4 maj tego roku. W ramach tego zadania powstanie zielono podwórko i mała retencja we wnętrzu międzyblokowym Łodyjowskiego 1-11. Podobne podwórko zostanie wykonane w lokalizacji Głogowska 1-11. Jest to program, w którym gmina w najbliższym czasie, w przeciągu najbliższego roku pozyska ponad 4 miliony 180 tysięcy złotych. Ten program dofinansowuje już trwającą rewitalizację parku przy ulicy Dąbrowskiego. Na dniach zostanie ogłoszone postępowanie na rewitalizację parku na Polkowicach Dolnych, parku przy ulicy Chocianowskiej. Tam dofinansowanie będzie sięgało prawie 2 milionów złotych. Zagospodarowanie terenu przy ulicy Wołodyjowskiego to jedno z sześciu zadań, które gmina Polkowice realizuje z dofinansowaniem z funduszy europejskich. Z pieniędzy tych dofinansowana zostanie także m.in. rewitalizacja parku przy ulicy Dąbrowskiego.